Cześć, z tej strony Marcin. Witam Cię w książkowym kąciku Przeprogramowanych. Dzisiaj zacenzuję dla Ciebie książkę Pragmatyczny Programista autorstwa duetu Diego Hanta oraz Dave'a Tomasa. Obydwoje z panów zapracowali sobie na silną reputację w środowisku programistycznym. Są oni m.in. sygnatariuszami manifestu Agile. Rozpromowali oni również gumową kaczkę w kontekście debugowania, a w kontekście czystego kodu, m.in. zasadę DRY. Pragmatyczny programista to z najczęściej polecanych książek programistycznych. Zaraz obok czystego kodu Roberta C. Martina Książkę tę recenzowałem w poprzednim odcinku. Jeżeli chodzi o Pragmatycznego Programistę, to ta książka została wydana w 1999 roku, czyli prawie 22 lata temu. No co, na programistycznej linii czasu daje nam jakiś późny paleolit i na pewno zadajesz sobie pytanie, czy ta książka wytrzymała próbę czasu, czy nadal jest aktualna, czy nadal stanowi świetny poradnik o tym, jak przejść od szczeladnika do mistrza. O tym opowiem Ci w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Nie będę utrzymywał sztucznego napięcia. Moim zdaniem ta książka świetnie zniosła próbę czasu. A jest to zasługa tego, jaką tematykę porusza i w jaki sposób to robi. Książka przede wszystkim dotyczy zasad, dotyczy strategii, dotyczy tego, jakie powinniśmy mieć podejście do pracy programisty, a nie skupia się na tym, na konkretnych technologiach, na konkretnych narzędziach, które no, siłą rzeczy przez ostatnie 20 lat zdezaktualizowały się i to kilkakrotnie. I w przeciwieństwie do czystego kodu, pragmatyczny programista nie porusza wyłącznie tematyki związanej z pisaniem kodu, ale ogólnie z tym, jak pracować jako programista w sposób w skuteczny sposób, pragmatyczny. Co ważne, książka doczekała się niedawno nowego, drugiego wydania z okazji swoich 20 urodzin. Ja tutaj mam wydanie pierwsze, wydania drugiego jeszcze nie czytałem. Ale z tego, co udało mi się dowiedzieć, zawiera ona odświeżoną treść oraz nową zawartość, nowe wskazówki. Tak więc, kupując książkę Pragmatyczny programista w 2021 roku, zwróć uwagę, aby kupić nowe, drugie wydanie. Niewątpliwie książka Pragmatyczny programista stanowi inspirację dla mnie, jeżeli chodzi o tworzenie w treści w internecie, ale również dla Przemka. Mogę śmiało powiedzieć, że Pragmatyczny programista to programista z szerszym spojrzeniem na programowanie to, co próbujemy przekazać tutaj na kanale przeprogramowanie. Jeżeli chodzi o samą strukturę książki, to jest ona podzielona na rozdziały, a w każdym rozdziale znajdziemy kilkanaście wskazówek, łącznie jest ich 70. Tak więc możemy wyciągnąć naprawdę dużo wartościowej wiedzy i jest to wiedza zarówno z zakresu task performance, czyli wiedza związana z pisaniem kodu, z utrzymywaniem systemów oraz z tworzeniem testów. Jest również wiele wskazówek z kategorii contextual performance, czyli wszelkiego rodzaju właściwe podejście do pracy, komunikacja, planowanie rozwoju, planowanie projektów. Tego typu historie to często w książkach programistycznych jest pomijane. Tutaj znajdziesz wiele takiej wartościowej wiedzy, którą ciężko zdobyć tak naprawdę poza pracą, poza własnym doświadczeniem. W tej książce jak najbardziej znajdziesz tego typu informacje i będzie, będą one przekazane przez autorów z wieloletnim doświadczeniem, więc jeżeli jesteś na początku swojej drogi programistycznej, jesteś powiedzmy osobą, która dopiero się uczy i chce zostać juniorem, albo jesteś juniorem regularem, to naprawdę tutaj jest ogrom wartościowej wiedzy dla Ciebie. Moim zdaniem to znacznie przyspieszy Twój rozwój, Twoje wchodzenie na kolejne levele seniority. To jest wiedza, którą po prostu zdobywa się latami gdzieś tam w pracy, a tutaj mamy ją podaną na kartkach papieru, nic tylko to przeczytać, dobrze zrozumieć, przyswoić i działać w oparciu o tak wartościowe informacje. Jednym z motywów przewodnich tej książki jest przekonanie, że bycie dobrym programistą to coś więcej niż umiejętności techniczne, Niektórym osobom to niespecjalnie przypada do gustu, dlatego również nie są wielkimi fanami tej książki. Ale wydaje mi się, że argumenty tutaj są postawione w sposób silny, w sposób racjonalny. Nie to jak najbardziej przekonało i ja gdzieś tam dalej takie przekonania szerzę. Tym niemniej, czytając tą książkę, zdasz sobie sprawę, jak ważne w pracy programisty jest właściwe podejście, branie odpowiedzialności, przejmowanie inicjatywy, jak ważne jest podejście do rozwoju, ciągła nauka, komunikowanie się z osobami nietechnicznymi to może się wydawać, że to wcale nie jest takie istotne, bo w końcu powinniśmy pisać kod, ale na co dzień w naszej pracy, to moim zdaniem jest przynajmniej 50% tego, czym się zajmujemy i co ma wpływ na to, jak bardzo jesteśmy efektywni. O tym że zresztą szerzej mówi Przemek w swoim kursie Level Up. Jeżeli jesteś zainteresowany tą tematyką, to zdecydowanie warto sprawdzić. Na początku książki słyszymy właśnie o pragmatycznej filozofii, o tym, jak istotna w tej filozofii jest odpowiedzialność. Chodzi po prostu o to, aby brać odpowiedzialność za własne błędy, to, że coś popsujemy, no to jest nieuchronne w naszej pracy, ale musimy być gotowi to naprawić, nie szukać wymówek, szukać rozwiązań, być gotowym po prostu dawać z siebie więcej i gdzieś tam z tą swoją pracą się identyfikować w taki sposób, że jeżeli coś nie działa jak powinno, a mogłoby działać lepiej, to ja zrobię wszystko, aby tak właśnie było. To jest postawa właściwa, jeżeli chcemy być pragmatycznym programistą. Równie istotne jest przejmowanie inicjatywy, na przykład, jeżeli widzimy w filmie jakiś proces, który nie działa właściwie, naszym zdaniem mógłby działać lepiej, no to powinniśmy po prostu zakasać rękawy i faktycznie wprowadzić poprawki, wprowadzić zmiany na lepsze. Tak więc, jeżeli naszym zdaniem deployment, nasz pipeline CI, CD nie działa tak jak powinien, no to możemy coś z tym zrobić. Jeżeli nie wiemy, jak to zrobić, no to możemy przejąć inicjatywę, nauczyć się, a potem przejść do działania i sprawić, że nie tylko nam, ale również innym będzie się pracowało lepiej. To właśnie chcieliśmy przekazać w odcinku yy, ten takim pół żartem, pół serio odnośnie rozmów kwalifikacyjnych. Wiele osób nas skrytykowało za nasze podejście, ja nadal się tego trzymam. Inicjatywa odpowiedzialność w pracy jest niesamowicie istotna. Jeżeli traktujemy ten temat na poważnie, bez żartów, to właśnie o to chodzi. Jeżeli coś nie działa, to zamiast narzekać, bierz się do roboty, spróbuj znaleźć rozwiązanie. Jeżeli naprawdę po prostu włożysz kupę pracy, nadal będzie do niczego, to wtedy masz prawo się zastanawiać, czy może jestem w złym miejscu. Ale takie podejście roszczeniowe, jakby od samego początku, moim zdaniem, jest no jest. To nie jest pragmatyczne podejście, i ja czegoś takiego nigdy nie będę promował. Moim zdaniem, warto być katalizatorem dobrych zmian. Kolejną wskazówką, bodajże ósmą. Jest regularne inwestowanie w swoje portfolio wiedzy i to jest naprawdę ważne. To jest coś, co również mam gdzieś tam głęboko w sercu, aby ciągle czytać, aby ciągle się rozwijać, realizować nowe projekty, poznawać nowe technologie, nowe języki programowania, czytać książki techniczne, czytać blogi, oglądać wartościowe materiały na YouTubie, czy też brać udział w konferencjach. To wszystko jest naprawdę istotne w naszej pracy, gdzieś tam ta wiedza techniczna dezaktualizuje się naprawdę szybko. Pojawiają też się cały czas nowości, nowe, lepsze sposoby, jak rozwiązywać te same problemy. Warto być na bieżąco i jeżeli gdzieś tam. Nie przychodzi nam to w sposób oczywisty z łatwością, to warto na to pracować, gdzieś tam wyrobić sobie właściwe nawyki, właściwe procesy, bo bez tego ani rusz. Zresztą z czasem, kiedy już właśnie te procesy sobie wyrobimy, to naprawdę sprawia dużo przyjemności, dużo satysfakcji i to moim zdaniem czyni pracę programisty fajną pracą, pracą ciekawą, która się nie nudzi i przez lata po prostu możemy cały czas odkrywać coś nowego, mimo że pozornie cały czas pracujemy nad tym samym. Możemy robić to w sposób inny, możemy też łatwo gdzieś tam z takim podejściem zmieniać naszą specjalizację i na przykład z frontendów stawać się backendami, czy na odwrót. To oczywiście wymaga dużo pracy, dużo zaangażowania, ale mamy taką możliwość. W wielu innych zawodach takiej możliwości nie ma. Warto być za to wdzięcznym i warto z tego korzystać. Kolejną radą, którą wziąłem sobie głęboko do serca, było, aby znaleźć i poznać odpowiednie narzędzia, Jak tutaj w książce. Panowie skoncentrowali się przede wszystkim na, przykład na edycji tekstu, aby dobrze poznać edytor tekstu. Nie tylko IDE, które jest takim kombinem, skoncentrowanym wyłącznie na programowaniu, ale właśnie edytor tekstu taki na przykład jak Vim albo Emacs, który możemy wykorzystywać w wielu różnych kontekstach, na przykład logując się przez terminal na jakiś zdalny serwer. Znajomość tego typu narzędzi jest niesamowicie ważna, bo do nich mamy łatwy dostęp praktycznie w każdym miejscu, na każdym systemie. Nie jesteśmy przywiązani wtedy albo naszego Visual Studio Core, albo naszego Inter idea. po prostu poradzimy sobie w każdych możliwych warunkach, dlatego znajomość dobrego edytora tekstu jest naprawdę istotna. Ja wybrałem Vim, spędziłem dość dużo czasu, aby ten edytor tekstu poznać. Jak się okazuje, można go opuścić, można również zapisać zmiany i robić wiele innych, ciekawych rzeczy. Dużo skutów klawiszowych, naprawdę wysoka produktywność, kiedy już ten edytor poznamy. Tak więc moim zdaniem warto ileś tam kilkanaście godzin na to poświęcić, to daje dużą satysfakcję. Również panowie wiele mówi na temat tego, aby dostosować to środowisko pracy do naszych potrzeb, pisać sobie skrypty w baszu, aby automatyzować naszą pracę. No i też, aby poznać wszelkiego rodzaju skróty klawiszowe, w programach, z których korzystamy, aby po prostu robić wszystko w sposób szybki, sprawny. Spędzamy gdzieś tam przy komputerze naprawdę dużo czasu. Z wszelkiego rodzaju oprogramowania korzystamy również godzinami dziennie. No więc po prostu nawet oszczędność kilku sekund na każdej operacji no to się przekłada gdzieś tam na godziny, jak nie dni czy tygodnie w skali roku. Naprawdę warto, to daje dużą satysfakcję. No i też z punktu widzenia produktywności jest niesamowicie istotne. Kolejna wskazówka, tym razem już związana z pisaniem kodu, z pisaniem kodu czystego. Chodzi o teorię zbitej szyby, to jest teoria kryminologiczna, która mówi o tym, że jeżeli dbamy o to, aby przestrzegać takich mniej ważnych norm prawnych, jak na przykład powiedzmy zakaz picia alkoholu w miejscu publicznym, to to się przekłada w świetny sposób, w nieoczekiwanie w duży sposób na przestrzeganie tych najważniejszych norm prawnych, czyli jakiś tam zakaz kradzieży, napadów, zabójstw. Jeżeli obywatele mają poczucie, że dbamy o przestrzeganie prawa, no to wszyscy bardziej to prawo szanują i boją się gdzieś tam to prawo łamać. Dlaczego zbita szyba? Chodzi o to, że to gdzieś tam zostało zaobserwowane w Nowym Jorku. Jeżeli mamy budynek, gdzie zostanie wybita szyba i następnie ta szyba nie zostanie szybko wymieniona na nową, to bardzo możliwe, że kolejne szyby zostaną zbite. To po prostu gdzieś tam Ludzi, mniej lub bardziej świadomie, informuje o tym, że, że ktoś nie dba o ten budynek i że tutaj można po prostu czynić akty wandalizmu. To jest po prostu takie miejsce, to jest gdzieś tam budynek niezadbany i to po prostu z takiego przekonania, z takiego pierwszego sygnału, bardzo szybko staje się rzeczywistością i możemy to łatwo przełożyć gdzieś tam na grunt naszego programowania. W kontekście kodu chodzi o to, że jeżeli widzimy na pierwszy rzut oka oczywistą, może nawet nie dużą, ale oczywistą wadę no to powinniśmy w odpowiedzialny sposób tą wadę skorygować gdzieś tam wraz ze zmianami, które w danej obszarze naszego projektu wprowadzamy, bo dzięki temu właśnie nie zostawiamy tych zbitych okien i zwiększamy prawdopodobieństwo, że nasi koledzy, którzy również w tym module się znajdą w przyszłości, będą bardziej dbali o jakość pisanego kodu, no bo widzą przepiękny moduł, wszystko koszernie otestowane, dobre nazwy, widać, że tu ktoś się naprawdę postarał. W takim miejscu ktoś jakieś byle buby nie zostawi, albo przynajmniej jest mniejsze prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Tak więc, jeżeli my te zbite szyby w naszym kodzie będziemy w sposób sumienny wymieniać, no to y, czystość naszego kodu będzie dużo większa i to nie tylko za sprawą naszych działań, ale również za sprawą naszych kolegów i koleżanek, którym dajemy właściwy przykład. W Pragmatycznym Programieście poruszany jest również temat testów jednostkowych i moim zdaniem w, w sposób bardzo zdrowy y, panowie y, Hunt oraz Thomas mówią, że testy są jak najbardziej istotne, tych testów powinno być odpowiednio dużo, powinno dawać nam Pewność i bezpieczeństwo, że oprogramowanie, które tworzymy, które rozwijamy, działa cały czas w sposób stabilny, w sposób właściwy, nie ma żadnych regresji, ale jednocześnie panowie też mówią, że nie, ma, nie należy popadać w skrajności, że gdzieś jakieś tam gonienie za 100% coverage to jest po prostu podejście niepragmatyczne, to jest jakieś tam szukanie takiego fałszywego bezpieczeństwa, bo tak naprawdę na ogół i tak nie jesteśmy w stanie otestować wszystkich ścieżek. Możemy otestować 100% kodu, ale nie zostaną otestowane wszystkie ścieżki a z drugiej strony no, też pisanie takiej dużej ilości testów gdzieś tam no, obniża naszą produktywność. W prawdziwym świecie nie jesteśmy w stanie przeznaczyć na to wystarczającej ilości zasobów, przynajmniej w wielu projektach, zwłaszcza w filmach produktowych, gdzie mimo wszystko bardziej dbamy o to, aby klient cały czas, aby jego potrzeby były realizowane. Oczywiście stabilność i bezpieczeństwo jest jedną z tych potrzeb, ale to nie jest jedyna potrzeba, tak więc musimy właściwie gdzieś tam te nasze zasoby przeznaczać, aby zaspokoić wszystkie potrzeby naszego klienta, a nie tylko jedną, bo tak naprawdę, jeżeli skupiamy się tylko na tym bezpieczeństwie, to tak naprawdę dbamy głównie o siebie, o swój spokój jako programiści. Moim zdaniem to nie jest do końca podejście pragmatyczne, racjonalne i panowie tutaj autorzy się z tym zgadzają. Tak więc, testy jak najbardziej, ale bez skrajności. Tyle, jeżeli chodzi o wskazówki, które mi zapadły szczególnie w pamięć, jest ich aż 70, tak więc jeszcze wiele wartościowej treści z książki wyniesiesz. Teraz może przez chwilę porozmawiajmy o minusach, czy książka ma jakiekolwiek minusy, czy coś tam mi się nie spodobało. Nie da się ukryć, że przez te 22 lata trochę się zdezaktualizowało. A może nawet nie zdezaktualizowało, tylko część rzeczy, o, pano, o których panowie mówią, jest już swojego rodzaju truizmami. Panowie na przykład kilkakrotnie wspominają, jak ważne jest korzystanie z kontroli wersji. No już w naszych czasach to jest oczywiste, każdy programista gdzieś tam z nagita, z githuba, no i z tego po prostu się korzysta, to są proste narzędzia, no więc pisanie o tym kilka razy jeszcze w sposób, tak jakby to było coś odkrywczego, no nam się może wydawać śmieszne, w tamtych czasach było. Teraz jest to standard, o którym nie warto się rozwodzić. No i druga rzecz, to na przykład gdzieś tam na pewno uśmiech na budzi się pojawia, kiedy czytamy o tych pociskach smugowych, to wiesz, że to jest taka wczesna iteracja idei MVP, którą znamy teraz z metodologii Agile, gdzieś tam z podejścia Lean. No, w tamtych czasach to dopiero gdzieś tam się rodziło, no tak jak mówiłem, panowie byli sygnatariuszami manifestu Agile, więc oni już mieli to gdzieś tam taką intuicję, że, że to jest właściwe podejście, no ale gdzieś tam widać, że to jest no, to, to ta nomenklatura, nazewnictwo i, i powiedzmy w jaki sposób to jest opisane, sprzedawane, no teraz już niektórzy gdzieś tam to podejście opisali znacznie lepiej, więc jeżeli jesteś takim podejściem zainteresowany, to polecam na przykład książkę Lean Startup, no ale tutaj również gdzieś tam widać zalążki tego, co dopiero właśnie w Lean Startup zostało w pełni rozwinięte. Prob za to, że panowie na to wpadli, na w tak wczesnym etapie, gdzieś tam w czasach, gdzie wiele program programów jeszcze powstawało w metodologii waterfall. Kto wie, być może w drugim wydaniu tych problemów już w ogóle nie ma. Jeżeli czytałeś drugie wydanie Pragmatycznego Programisty, to proszę daj znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawy. Jeżeli chodzi o moją ocenę, to jest mocne 9 na 10. Ta książka miała na mnie naprawdę duży wpływ. To, jakim jestem obecnie programistą, to jest w dużej części zasługa pragmatycznego programisty. Moim zdaniem warto ją przeczytać gdzieś tam na tych wcześniejszych etapach kariery przede wszystkim, będąc bi programistą, juniorem, regularem. Możemy sobie zaoszczędzić dużo czasu czytając tą książkę. Jeżeli jesteś seniorem architektem, no to gdzieś tam pewnie na bazie tych wszystkich lat pracy, własnego doświadczenia, większość z tych informacji zdobyłeś. Daj proszę znać, czy czytałeś tę książkę. Jeżeli tak, to czekam na Twoją opinię w komentarzach. A jeżeli nie, to daj znać, czy zachęciłem Cię do lektury swoją recenzją. Jeżeli czekasz na recenzję kolejnej książki, to daj znać, jaki tytuł techniczny Ciebie interesuje. Zobaczymy, co da się zrobić. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co czytam, to zaproś mnie proszę na portalu goodreads.com. Link do mojego profilu znajdziesz w opisie. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Marcin Czarkowski.